Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, się znowu jest... No właśnie, kim pan jest? Dzień dobry, ja nazywam się Bartek, Bert inaczej, zwany Bert i chciałbym tutaj pana prosić o pracę. jak pan siedzi w ogóle, typie? O, przepraszam. No, już. Trochę szacunku. No, dobra. O, teraz to lepiej wygląda. Ja tam muszę się wychylić, bo ja tam ledwo pana widzę. Ten monitor mi zasłania strasznie. Dobra, ale proszę nie krzyczeć na mnie, na nowego. Ale ja wcale nie krzyczę na pana, jak pan jest, jak mogę zacząć dopiero. Rzeczy, co miałbym robić dla co pana? Co do rzeczy, ja tu jestem szefem teraz. Czy ja jestem prezesem? Czy widać, że jestem prezesem? Widać, tak? Na razie to widzę, że pan ma na głowie... Kocią mordkę mam. No ale za dużo się interesuje pan, też dostaniesz zaraz kociej mordki, typie. Dobra, przepraszam. Co za łobuz normalnie. Ja wstanę teraz, patrz. No, normalnie obujrzyłem się. Typie, nie. Bo cię palcem wskażę tak dokładnie, że normalnie ci się ten... Gdzie ten paluch, ty? Przepraszam. Schowaj palucha. Dobrze, panie prezesie, poproszę jakieś chcesz zadanie. Chcesz te pieniążki dostać, to tu leżą na stoliku, czy nie chcesz dostać tych pieniążków? Jestem bogatszy od jak ja ci zaraz palec w ucho wsadzę. Mokry paluch. Ej, ty. Ty, panie. No. Żebym ci ten teleskop zaraz nie... No, nie wiesz gdzie. No. Zdenerwowałem. Muszę się napić herbaty. Super. O, mój prezes bez tego, bez maski. Jeszcze ci nie zatrudniłem. Schowaj ten telefon, co to jest w ogóle? Ale ładne zdjęcie. Co to jest, jakiś Windows Mobile? Pracujesz u mnie, powinieneś mieć iPhone'a. Ale czemu pan pije alkohol w pracy? No, to jest herbata, nie roz... Jak ty widzisz? No herbatę pije przecież. To czemu śmierdzi alkoholem, co? No bo żeś pewnie se wylał na ten kubraczek swój. Ogólnie słuchajcie, dzisiaj będziemy robili oczywiście zadania firmowe, czyli będziemy kradli auta oczywiście. Albo od gdzieś tam innych osób, albo ten. Co jest? No, co to ma być? Dobra, zaczynamy robotę, proszę usiąść. Dobra, przepraszam, no. Siadam. Proszę sobie usiąść, ja poszukam zlecenia dla nas i jedziemy. Jakiś pojazd proszę namierzyć, panie prezesie. Tak, ja namierzę pojazd i zrobimy wjazd. Tu trzeba kliknąć chyba coś. Tak. Paweł, zaloguj się. To znaczy prezes Paweł tak dawno nie kradł żadnych pojazdów. Jak nie pożyczał po prostu. No. Dobra, namierzam pojazd. Uwaga, pojazd został namierzony. To tak. Teraz polecimy nim raczej śmigłowcem, będzie łatwiej trochę. Tak? Tylko ty, Paweł, musisz teraz... Co? Wezwać śmigłowiec, mówisz? To znaczy wysiąść pojazdem i najlepiej wskazać pilota jako swojego pracownika, czyli pana Berta. Najlepiej. No wyjdź na dach, nie opuść biuro pojazdem. O. Tak. Weźmiemy sobie... poczekaj, bo ja myślę. T20 klasa wysoka. Nie, no dobra, może być, ale po co nam takie coś? No to szturmowy burzard, o. Burzard, okej. Okay. Dobra, szturmowego burzarda. Czy chcesz wezwać? Tak, chcę wyzwać. Wybierz pilota, Bert. Tak. Dobrze. Będę woził pana prezesa. A ty piłeś tą herbatę, czy nie piłeś tej herbaty? Nie piłem. No to bez sensu, no to co ty chcesz pilotować? No to najwyżej się rozbijemy, co tam. No dobrze, jak ja piłem herbatę? Ukradnij te 20. Dobra, okej. Mamy ukraść te 20. Wysoka, więc musimy uważać, bo dobrze, to nie klikaj tych turborakiet. Jakich turborakiet? No bo mamy no nie strzelaj rakietami po prostu, wiesz, tam na wszelki wypadek. Jakby jakiś tam gracz, jakiś pasz z czaszką jedzie. Dobra, to że z czaszką to nie znaczy, że wrogi będzie. No to, dobra. Dobra, to ty mnie osłaniaj, a ja ukradnę. Ale ty, Paweł, umiesz jeździć. Co? Tak, no ja piję herbatę. Uwaga. Wysiadam, Boże! Ach! Nie tak miało to być. Ała, nie zabijaj! Oj. Poczekaj, no weź ten śmig... Czemu ty nie ten... Co ty robisz? No bo ja nie mogę tymi rakietami tam do nich strzelać, bo auto wysadzę. No to na pewno. No właśnie. Tak było. No tak by na pewno było. Weź tam wytrzaskaj. Pomóż mi ich wytrzaskać. Mam nadzieję, że mamy wyłączoną to... Friendly Fire. Mam nadzieję, że tak. Nie, ja prowadzę, a ty weź śmigłowiec, mnie pilotuj tam. Tak. Pilotować mam ciebie, panie? Tak, weź ty śmigłowiec, bo mi cały ekran wibruje, stary. Jak to cały ekran no, wibruje? No, poczekaj. Otworzyć tą... Au! Poczekaj, bo ja herbatę piłem. O, przechodzi mi. Poczekaj. Aha,
chyba pijany w pracy. Nie jestem, to jest herbata, powiedziałem, poczekaj. Dobra, panie prezesie, proszę wsiadać, bo zaraz tutaj zjadą się nieprzyjaźni ludzie. Co ty mówisz? Ja teraz? Co? No chwilę, no bo przecież piję herbatę, no teraz. Mam udokumentowane, piję alkohol. Nagrywam to nie jest, to nie mów takich rzeczy. To jest ja piję napoje herbaciane. Rzucę później na social club, nie? Co ty gadasz do mnie? Bert, o czym ty mówisz, Bert w ogóle? No co, o czym ja mówię? Pan weź prezes pije w czasie pracy. No bo mnie suszy, no po prostu wyschnął, pan prezes wyschnął trochę. Nie, to jest po prostu takie żałosne, że po prostu... Nie, poczekaj, zostaw te auto! Patologiczny prezes! Zostaw te... Co ty robisz? Ja będę ja normalnie jestem na misji, ja mogę wypić sobie, nic mi się nie dzieje. No, bo suche gardło, tak? No. Patrz, spalę kapciucha i jedziemy. Dobra, już to widzę, jak zaraz będzie korzut naprawić. Poczekaj, 12 000. Ej Boże, poczekaj, bo... Ej, nic mi nie drży, ale strasznie krzywo jeżdżę. No, ale naprawdę, ja nie robię tego specjalnie, naprawdę... No wiem, no przecież był... Poczekaj! Boże, weź tego słonia różowego, który tu biegnie! Poczekaj, bo to nie jest takie proste, myślę, było nie pić, i było nie pić w czasie pracy. Przepraszam, no patrz... Nawet herbatka może zaszkodzić. Herbatka autatka! Dokładnie. Myślisz, że to takie proste? No, te auto jest zepsute. Gonią cię z gubą, ogon, sprowadź auto do magazynu. O, dobra, to weź tam ten, rozwal, pomóż. No ogon rozwal. Rozwalę ogon. Rozwal, uwaga. Tam śmigłowce i te inne. Nie ogon, do mnie! Nie do ciebie, no. Nie do ciebie, Paweł, strzelam. O Jezus Maria, tam... Jezus, ile... O, czemu policja mi buli? Jedź prosto, panie Pawle, a nie czemu tak ta pani skoczyła mi pod maskę? A nie ma żadnych uszkodzeń pojazdu, więc bardzo dobrze. Widzisz, bo jestem bardzo dobry. Jestem, no, tak. Ja normalnie bez herbaty to ja bym jechał słabo, a tak to się skupiam na jeździe. No, tak jest. Przestań nie, skręcać! Coś mnie namierza. No nie wiem kto. No bo tam śmigłowiec był jakiś, nie? Chyba, czy coś. Ale to te śmigłowce nie mają chyba rakietnicy. Myślisz? No ja dobrze. No, ja nie tam wiem. Strzela? O nie, obrażenia na 500 już są. Gdzie jako? Jestem? Gdzie są ci czemu coś ty do mnie strzela? Co to się dzieje? Halo, 998 na straż pożarną. No, normalnie 998 zniszczy, nie jest. Jak ktoś mnie cały czas namierzał, nie wiem, rakietą. Możliwe, że to jakiś inny gracz. A, no tylko nie wiem, ja aktualnie nie patrzę na radar w ogóle. Dobra, czy ja już mogę jeździć bezpiecznie? O, dobra, moja postać chyba już jest... tak. O, dobra. Nie mamy zbytnio dużych uszkodzeń, więc jest stabilnie. Tylko tak, 900 tak. Dolarów Paweł musi zapłacić. Dobra, trochę więcej, bo mi strzelili właśnie w pojazd. Dobra, ja ich też... Niestety ta policja do mnie strzela, po prostu łobuziaki to jedne. To nie jest policja, tylko to są ci gangsterzy, należy to auto. Nieprawda, ty sam jesteś gangster jeden, ty. Nie strzelasz do mnie, no bo mi porobił kuku. Nie do ciebie, Paweł, no ale kurde. Oni do... Ja mówię, nie do... Nie, że to ktoś do mnie strzela, mówię. Ej, ale gdzie ty, Paweł, pojechałeś? No nie, bo ja nie mam zaznaczony, muszę już z policji najpierw, wiesz? Aha, no to go Lester molest. A, no może faktycznie skorzystam z opcji zadzwoń. Zadzwoń do Lestera, panie Pawle. Będzie dobrze. Dobrze, ja już dojeżdżam tutaj. Du. Dobra. Dobra, udało się. Pierwsza misja poszła bezproblemowo. Tak, Kiso. Dokładnie. Nikt nam nie przeszkodził. Super było. Widać, tak się tam... pracuje, tak się pracuje w tej firmie. No właśnie, pijany prezes i niepijany pracownik. Nie, bo ja piłem herbatę, no, jak ty nie odróżniasz podstawowych natrunków? Jakich podstawowych? A jakie to są niepodstawowe? Normalne. No. Proszę ten, gdzie ty jesteś? Zaproś do magazynu Berto. Czemu ci nie ma, jak powinieneś być? No spokojnie, przecież jestem człowiekiem, no. Muszę pójść na nogach. Ekwipunek przekąski, bo prezes nie był łaskaw mnie podnieść do... Idziesz tu czy nie? Ile można czekać normalnie? No! Nie, ja to zaprotokołuję po prostu. Ty ja ci płacę, sam się protokołuj. Sanepid tu wjedzie, to a co prezesa ma skasuje. A co ma sanepid naprawdę do moich tych herbatek? Prezesa. To są herbatki, typie. No, dobra, eksportujmy. Eksportujmy, czekaj, według wartości wysokiej. O, weźmiemy tego, co teraz wziąłem i jeszcze... O, jaki fajny. To ten i ten. Ja bym tak dla bezpieczeństwa to nie eksportował najdroższych. Nie no, co ty? Bo jak ktoś nas rozwali jednym strzałem, to później... No to będzie nam przykro. Dobra, weź tam stuninguj. Usuwam nadajnik.
Zmieniam tablicę. A ja zmieniam... Lakierek. Kolor, lakierek, dokładnie. Może sobie to jakoś porządnie tam zrobić, że wiesz, to jest, ta sprzedaż jakoś ruszyła w końcu. No właśnie, bo no. Paweł przestał zarabiać na tych biznesach. No, te biznesy to słabe. Słabe lenił się strasznie. No. Nic nie robił Paweł. Dokładnie. Także musimy tutaj jakoś dobrze zarobić, a żeby wiesz, nam zapłacili dobrze, to musimy dobrze ten, no. Nie, to mógłbyś, Paweł, dobrze stuningować. Ten, kolekcje sportowe. Jak fajnie. I czekaj. Ja robię super auto teraz. Czekaj, bo tutaj kolor dachu muszę zmienić. Okej, gotowy. A tak przy okazji, nie wiem, czy pamiętacie, koszulki są nowe. Koszulki? No. Zamówiłem. Zamówiłeś? O, to fajnie. No, zamówiłem. Zamówiłeś, to limitowaną mówiłeś? Limitowaną, mimo że mi się mniej podobają niż autorygi. Okej, rozumiem. Bez obrazy dla projektanta tych koszulek. No. Nie, nowe koszulki, linki oczywiście w opisie do sklepu, pamiętajcie. A ja tymczasem jeszcze, czekaj, co tu mam jeszcze? O, światełka. O, zestawy neonowe. No poczekaj chwilę, co to jest, że to tak się samo robi? Tak. Nie, ale zobacz, jakie ładne auto zrobię. O nie, aż ci będzie przykro. Aż ci będzie przykro, że nie zrobiłeś takiego jak ja. Ja mam po prostu takiego, żeby szybko jechać i szybko dojść do celu. Ale super auto, jakie muszę je kupić chyba. O nie, mam nadzieję, że te śmigłowce, co latają na sesji, no. To nie są wrogie. Mam nadzieję, że ktoś się pojawi z odsieczą w razie czego. Tak? Dobra, okej. Okay. No zobaczymy. Poczekaj, bo tu kombin... O, jakie fajne. Ale super, normalnie bryki się robią z tego. Czekaj, koła, projekty. Spróbujmy je nie zniszczyć. Czekaj, no, ja też postaram się nie zniszczyć, ale naprawdę super. O, wychodzę już. Patrz teraz na to, mam nadzieję, że nie zniszczą od razu nas, ale... Że zdążymy przynajmniej zobaczyć, jak wyglądają nasze auta po tuningu. Nie no, chyba tak, bo nikt nie kampi przed garażem, więc... Tak? O, dobra. Gdzie jesteś? Tu. Tu jesteś, o, zobacz, patrz na moje auto, widzisz, ładne, nie? Co to jest? Jakie fajne, nie? Patrz. Ja mam... Ale super. O nie, ten śmigłowiec, ja się go obawiam bardzo. Nie, tylko nie różowy śmigłowiec! Uciekaj szybko, Bert! Nie! No czemu policja tu wyjechała? A bo tego gościa pewnie ten... No ale dwa razy bez jaj, no kurde! Dobra, ja stąd uciekam. Może prowizja... Wybacz mi, mój prezesie, ale muszę... Może miska mi się otworzyła, mnie też ścigają, trzy gwiazdki mnie ścigają, za co? Jezus, prowizja już spadła połowę. No. Nie, do mechanika, stary, dzwoń do Lestera! Aaaa! Ale... Poczekaj! No idź mi z tym autem teraz! Paweł, czemu to się rozbija? Paweł już zarobił uszkodzeń na 4000, na 5000 dolarów. Gdzie nie możesz do policji zadzwonić? No bez... help me... Kurczę, teraz by się ktoś przydał. Help me, kurczę, to nie. Poczekaj, bo ja tutaj... O, rany. Nie, bo tak troszeczkę obrywam mocno. Ja też trochę mocno obrywam, ale super auto, super, patrz jakie fajnie, jak fajnie wy ten jeździ, wygląda. Ale akurat dobrze, że mam super samochód. Podoba mi się, nie? Podoba mi się? Napiszcie, że wam się podoba. O Boże, gdzie się policjant wyryłeś? Jakie ładne te autko. Że jeszcze 5 km mamy do przejechania. Co? Jezus Maria, prawie 6 km! Co za leszczyki? Nigdy nie może być... o nie, a tam jest jakaś konkurencyjna prezesura chyba. No czemu nie skręciłem? Paweł, czekaj. Szybciej. O, panie stary, prezesie, ale będzie lipa. No, bo ci nie zapłacę zaraz. Jak ja właśnie dostałem wypłatę. Jak ja ci wypłacę bułę, ja normalnie, ty. Nie można krzywdzić współpracowników. Najpierw cię zwolnię, a później ci wypłacę bułę. Co? A później cię znowu przyjmę. Czy szykuje się kolejna wojna Paweł versus Bert? No, chyba tak, coś czuję. Kurczę, no, zepsułeś mi auto. Wytłumaczać. No jak to ja? No normalnie. Mam nadzieję, że... No jak? Bo o Boże! Dobra, przynajmniej się zdomknął teraz. No Paweł cały czas robi tego kosztu. No przestańcie, co za policja nędzna. Panie Pawle, trzeba mi dzielić. No jak ty masz lepsze auto od mojego? No i no wyjeżdżają właśnie. Mi na klatę prosto, na twarz. No to niestety. Co ja mam zrobić? Jak mam to zrobić? Ale super auto, tylko fajnie stunigowane i w ogóle, czemu ja nie mogę sobie je zostawić? Jaka ta sesja duża się w ogóle zrobiła od naszego dołączenia. No widzisz, od razu więcej graczy dołączyło. Jakieś wybuchy, śmigłowce latające, fruwające, o Boże, nie, dobra. Policja, proszę nie. Nie daj się, Bert. Musimy to zrobić. O, już mamy dużo zniszczeń. Jakiś gracz bombowcem tu lata. No to nie daj się wysadzić. Czekaj, pojadę na skróty chyba. Gitara.
Ja tu jadę na skróty. Ja też pojadę na skróty. Tędy chyba. Skrót policji. Czemu ten radiowóz mi skoczył na dach praktycznie? Co jest grane w ogóle? Chyba źle pojechałem troszeczkę. No chyba tak. Lądowałem na jakichś polach. Pola ryżowe, co? Nie, nie. Dobra, okej. Spokojnie. Ale dobre miejsce na schowanie się przed policją. No dobrze, dobrze, czekaj, ja już ten... O Boże, no to jest jakaś tragedia. No przestańcie... Co, ucieknij policji teraz? No ucieknij, Paweł. Dobra, nie, gdzie ja jest... Ja już uciekam. Teraz Lester? Tutaj. Lester, pomożesz? Czy nie pomożesz? Chyba nie może. Właśnie chyba nie może, no. Podczas misji nie może chyba. O, może, dobra. Może? Tak, może, może, dobra. To ja pojadę przez te pola tutaj takie winnicze, czy coś tam. Ranga w ekipie Zbir. Co? Jestem Zbirem. No to no, normalne, domyśla, można było się domyśleć. No tak. Widać po tobie. Otrzymujesz dodatkowe wynagrodzenie za pomoc prezesowi sprzedaży pojazdu eksportowanego. O, widzisz? Eksportowego. Elegancko. A jednak mi prezes zapłacił, był miły. Widzisz? Był miłym prezesem. Jak był miłym? Zapłacił... Jestem jeszcze miłym prezesem, jeszcze jestem. Bo jakbym nie dostał zapłaty, to bym był zmuszony zrobić zamach na mojego prezesa. Ty, bo tutaj jest problem. Jaki znów? O dobra, muszę czekaj. O dobra. Jakie problemy tutaj? Wszystko jest stabilnie. Poczekaj, teraz wezmę tu jakiś mój pojazd, żebyśmy mogli dobra. Pojechać. Pięknie, dobrze. 148 tysięcy, zawsze jakiś grosz, ale te auto bym sobie zachował. No, dużo straciliśmy, ale... No nie, no tam ile? 10 tysięcy zniszczenia, ty, no łącznie 13,5 tysiąca zniszczenia, no. No, to, ale to przez Pawła, że wjechał na początku w policję. Co? Przeze mnie? Nie, no dobra, nie. Weźmy ten, ten, ty... Pracowniku! Pojazd. Pracowniku! Chodź tutaj. Jaki pracownik? Tutaj mam wypasioną furę do przewozu prezesa. Co? A, tu jest to jest fura, limuzyna nasza, tak? Dokładnie. Czekaj, szybko bardzo. Gdzie to się otwiera? Jeszcze pod kolor prezesa marynarki. Gdzie to się otwiera tym? Gdzie jak tu gdzieś? No gdzie klamkę masz, bo nie ma ten. Jak to mam? Mam. Co jest? Poczekaj! No co za... To jest nasza limuzyna! Ała, nie pij! Co, bijesz prezesa? No bo prezes bije mój samochód. Ja se pojadę tym. O. A to może, żeby to wyglądało bardziej jak prezes. O, to weźmy poczekaj, coś o. takiego. O, będzie prezes... Poczekaj, bo on nie słyszał, chyba, że strzelam. No bo strzelałeś, Paweł, pistoletem z tłumikiem. Oj tam. O, jest dobra limuzyna, jest dobra, super. Taczka z poprzedniego odcinka, jej. Już wysiadam, okej. Okay. Poczekaj, prezes już jedzie. Prezes wsiada. Dobrze, jedziemy. Dobrze. Proszę nie strzelać. Nie, oczywiście, że nie. Ja zaznaczę ci, gdzie możemy pojechać. Właśnie, nie tędy chyba. Nie, tędy droga. No, co za gościu! No, jedź typie, tędy tutaj. Albo jedź na skróty, wiesz, tam do tego punktu. No, na skróty pojadę. Czekaj, bo tam jakiś opresor leci, wiesz? Gdzie znowu opresor leci? No, gdzieś tam leci opresor, widziałem. Ale to tam bardzo daleko gdzieś. No wiem, ale mam nadzieję, że go strącę. Ten. Znaczy, jak to będzie ktoś od ekipy Pawła, to go raczej tu nie będzie. Tu prawo na skróty. A poczekaj, ja schowam się w międzyczasie. Dobra, teraz skacz. Ładnie. Dobrze, hopsaj. Dobrze, okay. Bardzo ładnie. Dostaniesz premię. A jaką premię? Kepsa. Nie. Patrz, czekaj, dobra, stój, poczekaj. Gdzieś tam, o, przeleciał. Nie widzę a go kto już. To jest? Nie wiem. To jest a co za różnica? No, a cofnij do tyłu. No bo jak to będzie ktoś z ekipy twojej, Paweł. Czekaj, tam no to jest będzie różowy taka taki, nie? Jak go rozstrzelać, no. Nie, to nie jest naszej ekipy. Bo ten kolor no to nie. Akurat... Ale ty, Paweł, nie jesteś w żadnej ekipie, więc nie masz oznaczonych. Nie, ja mam oznaczony ten. Nie, spokojnie, ja to sobie ogarniam system. Ty mnie tam wiesz. O, jasne. A później będzie, Paweł, czemu mnie zabiłeś? Dobra, to pojedźmy tutaj. Będą takie pomówienia. Tam są jakieś helikoptery i tym podobne. Także prezes musi wytłumaczyć. Paweł, proszę tam jechać. Właśnie prezes będzie mordował, a nie ja. Ja proszę, jestem tylko... Proszę jechać. Ale proszę na mnie nie mierzyć. Ja ci zaraz ten, jak ci zrobię dziurkę w dachu, to zobaczysz. Będzie ci się lepiej oddychało przez większą ilość dziurek w głowie. No. Czemu nas policja goni? A, no bo pewnie... Bo zauważyła, że koteł jest na dziale. No bo zauważyła, że działko jakieś tam się rusza. Tak. No zdarza się, coś no kurczę. Tak. O, patrz, śmigłowiec tam lata, jakiś żółty. Czekaj, może tam go trzaśniemy? Trochę za szybko dla nas jedzie chyba. Oj? On nie jedzie, on leci. No. Bert. Czekaj. O, tam przed nami jakiś ludzik jest. Chodź, jedź prosto. Cały czas prosto.
Ale tam jeden jest od nas, od nas ekipy. Ale ten, ale ten biały? Ten biały, ten... Nie, tam ten, co stoi na środku? Ten, co teraz stoi na środku, nie jest od nas, ale ten, co jedzie tam teraz... O, to stój, poczekaj, tylko pociśniemy tutaj, no. A, prezes się bawi! Tylko nie w tego drugiego zielonego, bo... Dobra, dobra. No ale minąłeś, wiesz o tym, że uciekł nam, pojechał w drugą stronę. Spokojnie, damy radę. Jak ty, on ma szybsze auto, co ty robisz? No, jaki łobuz? Próbuje nas nie zabić. Aha, dobra. Bo my jesteśmy na jednego strzała tak trochę. No oj tam, a to, dobra, to jest chyba ten. Zielony. Czekaj, bo śmigłowiec tu lata, gdzieś tu. Gdzie? Nie wiem. Wysoko lata pewnie. Nieprawda, gdzieś tu na pewno nisko. Dobra, pan zielony Shermag jest po naszej stronie. Dobra, okej, będę pamiętał. Teraz jedziemy po jakiegoś innego człowieka. O, ta Ali tam, prosto ciśnij, no tam do niego, do tego białego. Bo do niego strzelam, ale jeżeli nie docisnęłam gościa. Tutaj jest też Koczan, on też jest po naszej stronie. Tak, pamiętam. O, okej, jedziemy. Nie, daleko. Dobrze. Dobra. Nie da się uciec od nas. Prezesowi nie uciekniesz. Kotył cię wywęszy. Okay. O, zobacz, a ten... Owen? O, Czacha tam jest. Kto? Ta Czacha? O, Czacha tu jest. To który to jest? Nie widzę go. Ej. To jest on? Nie. O, tu... Owen jest z nami? Kto jest z nami? Nie mam pojęcia. No to Owena trzaskam. Dobra. A, Owen chyba nie był z nami. No mam nadzieję, że nie był z nami, no. Nie jest w ekipie Pawła, więc jakby dobra, okej, okay, no czekaj, bo tu policja nam jest ten. O, dobra, mają przerwę teraz. Spokojnie. Dajemy. Robimy przerwę na policji. No, nie możemy kraść tyle autów, więc musimy mieć przerwę między kradzieżami. Co się stało? Naciera na nas molotok, uwaga. Uff. Co? O, rany, faktycznie. Odrzutowiec, no. Jakiś odrzutowiec zły. Dlaczego? O, ale się chyba sfokusował na nas prosto. No, bardzo możliwe. Spokojnie. Ej, faktycznie nas się sfokusował. Ojojoj. Ja go zaraz tam... Co? Tam zaraz mu ściągnę ten... Okej, okay, no. Więc mamy tutaj na sesji dwóch sojuszników. Tu, jedź pod most, tutaj, schowaj się. Zanim nas wysadzą. Ojojoj, on tu leci, on tu leci. No wiem, że tu leci. Nie mogę trafić, grubasa! Normalnie. No bo te pociski lecą, za mała prędkość wylotowa, to jednak no. Jest bardzo źle. Oj, tam małą prędkość wylotową to masz, wiesz, no. Co ty, już mnie... O! Dobry. Dobra, trochę mu tam no tak, tak, jak jest nisko, to tak. No właśnie, musi być najpierw nisko. Dobra, uwaga, będzie bombował teraz. Bombuje na nas, bombuje cały czas, a ty co robisz? Bombuszka! A ja próbuję uniknąć, bo on no bo, namierza cały czas. No wiem, że próbuje namierzyć, no tam. Także, no co, ale przestań się rozbijać, Bert. No. Ty się, panie Pawle, zajmij prowadzę. No, ale nie zabij mnie, Bert. Spokojnie. No, co ty wszystko robisz? Wszystko pod kontrolą. Co tam tak ktoś biega? Przestań, do nas strzelać? Nie, kto to... Wow, przestań! Nie znam gościa. Nie wiem, co się stało. Ranga z ekipy z Bill 7. Tak? O, widzisz, jak ładnie ci idzie? Dobra, uważaj! Bomba! Wow! A czy on przypadkiem nie ma bombardowania włączonego? Dawaj! Nie zbombardował. Jezu, tu jest tyle osób, że ja nie wiem, kto jest... Dobra, walimy we wszystkich, jesteśmy gdzieś i prezes i ten, i ochraniacz. Nie we wszystkich, no. Dobra, schowaj się lepiej, o dobra. O, tu jest teraz? Jakiś pan... O, przed nami coś, dobrze. Nie wiem, co to jest. Kto to jest? No, i, no nie zdążyłem zastrzelić, bo ty gdzieś przyjechał go. Moja wina. No patrz, wybuchy! Patrz, strzelają do nas, co ty robisz? Zaraz mnie zabiją. No. No to strzelaj. Użyciem. No strzelam, no, ale to nie jest tak proste, jak ty masz takie działko jakieś lipne. Uwaga, ale to jest pojazd prezesa. Bomba! Jak naciera? Jak nacierają na nas! Nie poddamy się! Nie poddamy się, to jest nasz ten śmigłowiec, ten w dół! Jezu, co ty masz za lipne te działko jakieś? Ale tu jest jakaś kuruma. A to jest kuruma pana Shermaga. Tak, mówisz, dobra. Uważaj, bo ten zawraca! Leci na nas! Oj! Jaki typ! Ale już się dymi! Widzę! Jest. Trochę obrywa! Spokojnie, no uwaga, nawrotkę, leci na nas, prosto leci rakieta! Padnij, typie! Ale walka... Rozwalić go! Uwaga, jedzie i naciera i pada, strzela! Gdzie? Nie, tu, dobra, stoi na środku, patrz jakiś! Ale to skoczan! Nie, sorry! No,
No nie mówiłeś przecież, no przecież mówiłem ci, mów jak ten, a ty nic nie mówiłeś, no i Koczanas... Przepraszam, Koczan, jeżeli to oglądasz, to przepraszamy cię najmocniej. Nie no. Ale Berber nie ogarnął systemu. Nie, uważaj, bo ty bomby puszcza, lecają! Dobra, ładnie. Czemu moja wina? Czekaj, napiszę mu, że to nie było... Mistake! Sorry, napisz. To był... I prowadź. Wypadek. Ja będę nas osłaniał. Wypadek, sorry. Sorry, Koczan. O. Ale Koczan będzie wiedział, że to do niego? No chyba tak, no bo... No, nie pisałeś do niego, no nie wiadomo teraz, ci Niemcy to... Ale co teraz? A nic się nie stało, dobra. Po prostu Paweł źle przycelował. No, bardzo źle przycelował. Mówię, jakiś gościu stoi z tym na środku, no to mówię, wypruje, nie? No i wyprułem mu, przepraszam. Paweł to wszystkich by zamordował po prostu. Nieprawda, po prostu wszystkie, ja się dzielę z każdym. Aha, czemu ty stoisz super w miejscu? Jak to stoi w miejscu? Przecież jadę cały czas. O nie, znowu jakieś lagi. No Fazi, znowu Fazi, no aaa! No jakie? Nie, utrudnione połączenie. A ja tak nam się skończył czas antenowy. I tak, oto straciliśmy prezesury dzisiaj. No. Ale nie... Nie, ale było picko dzisiaj, było po prostu tyle walki. To ciebie Paweł wywalił, a nie mnie. No chyba tak. No nie, tak, także tym symbolicznym, mniej miłym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, po pamięć, godzinka, hejos! Na razie.